No i dobra, no i poszedłem, kupiłem. Kupiłem. Jest nowy kask. Specialized Airnet. Trudno. Ten jest biały, stary był biały. Może żona nie zauważy różnicy. Nie wiem, ale życie jest za krótkie, żeby jeździć na kiepskich rowerach, żeby skrobać się na ciuchy kolarskie i tak dalej. Więc okej. Kask, tak jak mierzyłem go w sklepie, leży bardzo, bardzo fajnie. Jest bardzo wygodny. Przede wszystkim paski z pleca po prostu są super wymyślone, wykminione, bo mają tą poprzeczkę generalnie z jakiegoś tworzywa, która sprawia, że paski nie schodzą wąskim klinem, tylko są dosyć szeroko rozstawione, przez co nie przeszkadzają naszym uszom. Więc to jest naprawdę super. Druga super sprawa w Airnecie to jest daszek. Bardzo fajna sprawa, bo w ogóle całość, cały kask wygląda, no wygląda dosyć klasycznie, ale z nutką nowoczesności. Tył trochę przypomina tył Evada. Więc, ale generalnie linia kasku jest klasyczna, spokojna i bardzo elegancka. I bardzo fajnie komponuje się właśnie z tym daszkiem, który jest taką kolejnym ukłonem w stronę klasyki. Bo wygląda, jakbyśmy mieli czapeczkę pod kaskiem, a nie mamy jej, tylko daszek jest zespolony z gąbkami. Mamy też gąbki bez daszka, więc możemy ten daszek odpiąć i założyć normalne gąbki. Mamy instrukcję, jak to robić. Błyszczący znaczek speca na czole. I dodatkowo regulacja w środku. Regulacja głębokości na takich paskach, które po prostu wysuwamy i wsuwamy. Kask naprawdę bardzo ładnie moim zdaniem wygląda. No to jest rzecz gustu, komu się co podoba, ale dla mnie ta linia jest po prostu przepiękna. Jest elegancka. Jest klasyczna, tak jak mówię, z kawałkiem takiej ze szczyptą nowoczesności. I po prostu wygląda super. Bardzo mi się ten kask podoba, bardzo dobrze leży. I pewnie będę w nim dużo jeździł. Dodatkowa fajna opcja, którą wymyślił spec, to są takie gumki tutaj przed otworami wentylacyjnymi dolnymi i z tyłu po obu stronach. To są gumki, w które możemy sobie wsunąć okulary i one po prostu nie będą wypadały. Gumki podobno dobrze trzymają tylko w wysokich temperaturach. Jeżeli chodzi o zimę, no to jest lipa, bo gumka twardnieje i nie trzyma gogli na miejscu. Ale nie będę męczył tego kasku w zimie, będę go męczył w lecie, więc. Regularna cena kasku to jest około 600 zł. Możecie go kupić taniej lub drożej w zależności od sprzedawcy i jego dobrej woli. Piszcie, co sądzicie o kaskach speca. Piszcie w komentarzach. Lajkujcie, jeżeli się wam podobało. Subskrybujcie mój kanał. I na razie.